Często poruszasz te tematy na Instagramie swoim odnośnie środowiska, ekologii i też zwierząt. Nie myślałaś o tym, żeby na przykład stworzyć taki program, który ma taką misję uświadamiania społeczeństwa? Nawet był taki plan, złożyłam jakieś ze 2 lata temu taki projekt, no ale jeszcze wtedy moi szefowie doszli do wniosku, że to nie jest taki nośny i telewizyjny temat. Ja się nie zgadzam, ja uważam, że coraz więcej osób jest tym zainteresowanych właśnie dlatego, że chcą, nie mają świadomości, bo to nie jest tak, że my się rodzimy jako świadomi ludzie, tak? Świadomi jesteśmy zawsze czyści, zawsze podejmujemy dobre decyzje, rodzimy się z wiedzą, prawda? Możemy świadomie zadecydować, co jest dobre, coś nie. My zdobywamy doświadczenie i wiedzę przez całe swoje życie i mając wiedzę i doświadczenie, my możemy podjąć te świadome decyzje. Możemy się zmienić, nawrócić. Też wielokrotnie o tym mówiłam, że kiedy posiadłam wiedzę na temat tego, w jaki sposób robi się futra, powiedziałam, że nigdy w życiu więcej nie będę miała futra na sobie, tak? Ale ja musiałam tę wiedzę posiąść. Nie wiem, w ogóle się nad tym nie zastanawiałam. Myślę, że dużo ludzi się nad tym nie zastanawia. Jak opublikowałam post dotyczący delfinariów, który miał tysiące komentarzy, bo nasi piłkarze się relaksowali w delfinarium i napisałam, co się dzieje w delfinariach, najwięcej komentarzy, najwięcej było, Boże, ja o tym nie wiedziałem, nie miałem świadomości, wydawało mi się, że to jest wspaniały azyl dla dzikich zwierząt. Nie, nie jest. I ludzie pisali, dziękuję, bo dzięki temu wiem, nie będę tego popierać. Nie można piętnować wszystkich, myślę, że trzeba przekazywać wiedzę po to, żeby ludzie mogli podejmować decyzje. Jeżeli my ich przekonamy, tak, bo już zdobyliśmy tą wiedzę i przekonamy ich, oni zmienią swoje postępowanie na bardziej, staną się bardziej empatyczni, wrażliwi, tak, no cudownie, na tym to polega, no nie możemy kogoś piętnować, mówić, a ty taki, nie będę się do ciebie odzywać, bo ty, nie wiesz, jesz mięso, albo coś tam założyłeś, albo właśnie reklamujesz kosmetyki, no ta osoba powie, no tak, ale ja nie miałam świadomości, no dobrze, ale jak już ją masz, no to możesz podjąć decyzję, no i wtedy możemy rozmawiać o tym, czy się zgadzamy z tą decyzją, czy nie, czy nasza filozofia jest spójna, czy rozbieżna. Więc mi się wydaje, że to są bardzo ciekawe rzeczy i strasznie się cieszę, bo ja widzę to mniej więcej od roku, może od 2 lat, że tematy związane z ochroną środowiska zaczynają naprawdę budzić olbrzymie emocje, olbrzymie. One były zawsze kompletnie olewane przez ludzi. Ilekroć starałam się tak przemycać, tak 3 takie no, bardziej prywatne i później jakąś taką historię związaną z ochroną środowiska, no miała tak, 0 lajków, 0 komentarzy, jakieś ewentualnie, o Boże, znowu świrowanie i tak dalej. W tej chwili jest zupełnie odwrotnie, znaczy wręcz przeciwnie, ludzie do mnie piszą, DM-y, że pani Kingo, a co się dzieje teraz, co się dzieje, może pani coś wie, może coś możemy zrobić, podpisać, działać. Więc ja też mam takie wrażenie, że mam jakąś misję taką.